Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Trama do Lichy Drohlor się kłania. Dzisiaj próbuję już drugi raz filmik skręcić o zasadach akwarystyki. Przeczytałem sobie coś takiego ostatnio na necie, że są złote zasady akwarystyki. Czyli coś takiego, jak będziemy tego przestrzegać, będziemy mieli akwarium jak Takashi Amano albo coś niesamowitego. Czy jest coś takiego? Czy jest coś, jakieś porady, które po prostu, według których musimy postępować, żeby nasze akwarium wyglądało dobrze? No jest coś takiego. Na pewno są wskazówki, są porady, które powinniśmy uwzględnić, do których się powinniśmy stosować, mając akwarium. Oczywiście nie każdy zbiornik się do takich zasad musi stosować, bo każdy zbiornik jest inny i nie ma czegoś takiego, że uniwersalne prawdy, które w każdym zbiorniku będą tak samo działały. Czyli na przykład jedna osoba może mieć krasnorosty i druga osoba poradzi jej: słuchaj, u mnie podziałało to i to, zrób to u siebie. No i się okaże, że nic z tego. Że zaczął się problem jeszcze z na przykład sinicami albo z zielenicami. No nieważne, słuchajcie. Takie podstawowe porady, zasady akwarystyki, które nam mogą pomagać. Nie przekarmiać ryb. To jest pierwsza zasada. Czyli lepiej karmić je częściej i w mniejszych ilościach. To znaczy się w takich ilościach, żeby ryby zdążyły je zjeść, nim pokarm spadnie na dno, czyli to tak mniej więcej do maksymalnie minuty. No chyba, że chodzi o ryby, które mamy, ryby denne albo zwierzęta denne, czyli takie krewetki, ślimaki itd., itd., które się głównie trzymają dna, no to wiadomo, że lepiej wtedy stosować pokarmy, które opadają w tabletkach albo w jakimś granulacie, które opadają, i żeby te ryby też mogły sobie je zjeść. Ja swoje kiryski, otoska i krewetki raczej mało dokarmiam, one jedzą głównie resztki, które dostaną ryby, i ryby karmię tylko raz dziennie i raz w tygodniu robię im głodówkę. Akurat dzisiaj mają głodówkę. Następna rzecz. Regularne czyszczenie akwarium, podmiana wody, czyszczenie filtrów, przycinanie ewentualnie roślin. To jest też kolejna rzecz. Lepiej robić to częściej, czyli na przykład wyznaczyć sobie raz w tygodniu, że to będziecie robić w weekend albo coś takiego, i podmieniać sobie częściej 10% czy 20% wody i mieć spokój, niż na przykład raz na 2-3 tygodnie podmieniać połowę wody i czyścić dno i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja na przykład u siebie w ogóle nie czyszczę dna, ale podmieniam 10%, około 10-20% wody raz w tygodniu, w tym akwarium, bo w pozostałych zbiornikach w ogóle nie podmieniam wody. No ale tam są lowutechy, to już inna sprawa. No dobra, teraz dobór sprzętów dla ryb i roślin. No przede wszystkim chodzi o filtrację i oświetlenie. Przede wszystkim tak, im więcej ryb załóżmy brudzących, na przykład żyworódek, czy tam paletek, skalarów i tak dalej, tym powinniśmy mieć lepszą filtrację. A jeśli dodatkowo nie mamy dużo roślin w akwarium, ta filtracja powinna być jeszcze większa. Ja u siebie mam trochę za słabą filtrację, ale mam dużo roślin, więc jakoś to akwarium funkcjonuje, aczkolwiek cały czas myślę o zakupieniu kolejnego kubełka do tego jakiegoś porządnego, jednego dużego kubełka do tego akwarium, żeby mieć spokój po prostu na dłuższy okres czasu, a nie czyścić filtry raz w tygodniu. Bo ja tutaj posiadam kubełek, który czyszczę mniej więcej
Raz na no, 1,5 miesiąca, raz do tej pory go czyściłem tylko. Mam kaskadę, która dosyć szybko się brudzi. Przede wszystkim prefiltr, który jest na końcu rury, żeby mi się tam krewetki nie dostawały. No i mam mały wewnętrzny filtr, którego w ogóle praktycznie nie widać. To jest filtr taki maksymalnie do 100 litrów przez producenta zalecany. On chodzi u mnie 45, tutaj jako głównie jako mechanik służy. No i to tyle. On jest praktycznie zarośnięty przez rośliny, jego nie widać. Ale też go muszę co tydzień czyścić, bo prawie przestaje po 2 tygodniach chodzić. No i co? I oświetlenie jeszcze. Oczywiście musimy dobrać oświetlenie do warunków, jakie potrzebują nasze rośliny. Wiadomo, że trawniczek będzie potrzebował o wiele silniejszego oświetlenia, tak samo rośliny o zabarwieniu czerwonym, niż jakieś zwykłe nużańce, rogatki czy mikrozoria, czy anobiasy. Więc dobierajmy pod tym kątem oświetlenie. No co? Kolejna rzecz. Naturalne dekoracje są zawsze lepsze niż sztuczne. Czyli jeśli nawrzucamy do siebie jakieś zameczki, różowy piasek, sztuczne roślinki, nie zdziwmy się, że prędzej czy później będziemy mieli jakieś problemy z wodą, rybki nam zaczną chorować, czy będziemy mieli problemy z glonami. No co? Jeszcze. Testujmy wodę. Od czasu do czasu polecam każdemu przetestować wodę, żeby się nie zdziwił, że na przykład ryby chorują, czy coś im się dzieje. Ja u siebie teraz też będę musiał chyba przed wyjazdem przetestować wodę, chociaż nie mam gdzie je przetestować, więc nie wiem, czy nie wziąć jej w słoiku po prostu do Polski, bo teraz niedługo wyjeżdżam do Polski i w Polsce gdzieś przetestować, bo po prostu u mnie specjalnie nie ma możliwości, a moje testy nie są po prostu dokładne. A chciałbym dokładnie wiedzieć, co i jak jest z moją wodą. Co jeszcze? Dokupujmy zwierzęta powoli i po dłuższym przemyśleniu. Nie róbmy tego na gwałt, że całą obsadę zmieniamy. Nie wiem, podobają mi się paletki. Naraz kupię ileś tam kilka paletek do swojego zbiornika, ile jest możliwe. To jest kolejna rzecz. Dobierajmy ryby takie, żeby je nie zamęczyć, czyli po prostu do 20-litrowego akwarium nie kupujmy skalarów, bo pływa, bo ładnie wygląda i kupiłem go w zoologicznym, bo tam też pływał w takim akwarium i było ich tam kilkanaście, a u mnie jest tylko jeden, więc czuję się świetnie. Nie, poczytajmy najpierw o zwierzętach czy roślinach, które chcemy zakupić. Zobaczmy, w jakich warunkach żyją w naturze, do jakich rozmiarów mogą dorastać, a później je dopiero kupujmy. I dokupujmy je powoli, bo jak kupimy dużą liczbę tych zwierząt, to całkiem możliwe, że skończy się to tym, że zakłócimy balans, równowagę w naszym akwarium. Kolejna rzecz, no właściwie podstawa w akwarystykę. Czyścimy filtr i wkłady z filtra w wodzie z akwarium, w wodzie z podmian. Nie róbmy to w wodzie kranowej. No w dzisiejszych czasach ta woda kranowa najczęściej już ma naprawdę dobre parametry i można ją pić, ale ja uważam, że lepiej profilaktycznie czyścić ją w wodzie z akwarium, żeby tych bakterii jednak za dużo nie wypłukać i żeby one nie zginęły. Co by tu jeszcze? No. Jedna z najważniejszych rzeczy moim zdaniem. Obserwujmy to nasze akwarium. Obserwujmy akwarium, obserwujmy ryby i rośliny i patrzmy, co możemy poprawić w tym naszym akwarium, co ewentualnie byśmy chcieli zmienić. Zastanówmy się najpierw, nim zaczniemy robić zmiany. Poczytajmy, czy te zmiany polepszą nam warunki w akwarium, czy nie. No, i to mniej więcej tyle. Jeszcze bym chciał coś wspomnieć o równowadze, o balansie w zbiornikach, bo to jest podstawa. Ja uważam, że lepiej zakupić mniej ryb,
mieć większą filtrację, więcej roślin, do tego dobrać krewetki, do tego dobrać jakieś ryby denne, żeby to akwarium po prostu w miarę samo funkcjonowało. Czyli mamy ryby denne, które nam czyszczą dno, mamy na przykład jakieś kosiarki, glonojady czy otoski, które nam czyszczą też z glonów rośliny i szyby. Krewetki również się tym zajmują i zjadają resztki pokarmu, które spadnie na rośliny czy na podłoże. Możemy dokupić ślimaki, ładnie wyglądają i też czyszczą nam z glonów. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie dokupować na przykład zatoczaków albo innych ślimaków, które się w tempie błyskawicznym rozmnażają i za 2 tygodnie, miesiąc czasu stwierdzimy nagle: Boże, co z tymi ślimakami zrobić? Teraz mam problem. Nie, ja po prostu mam u siebie na przykład jedną helenkę w 208 litrów w baniaku. Mam do tego 3 czy 4 ślimaki zebry. No i mam spokój ze ślimakami. Jest tam troszeczkę tych zatoczaków, ale jest ich naprawdę bardzo mało, bardzo mało. Ja tutaj nie mam w ogóle problemu ze ślimakami. No i krewetek mam całą masę, to są red sherry i babuli. Mam trochę kirysków, to jest 6 kirysków mam w tej chwili. Mam jedną kosiarkę, wiem, chcę się jej pozbyć. Zamiast niej z chęcią bym zakupił ze 4-5 otosków ewentualnie. No ale przede wszystkim mam problem z jej wyłowieniem, bo jest niesamowicie szybko, już nawet próbowałem w nocy i tak dalej. Zresztą mój pan z zoologicznego też stwierdził, że po jednej kosiarce to tam specjalnie on byłby zainteresowany ewentualnie kupnem kilku kosiarek, a nie jednej. No i co mam zrobić? No do kibla nie wrzucę, nie spuszczę jej. Jak znajdę kogoś, może, to może wtedy się wezmę i ją złapię na jakiś sposób. No i mam stado neonów. To jest około 40 paru neonów. I co jeszcze? Mam 2 brzęki wysmukłe, titeja. I 6-7 rozbór galaksy. Też uważam, że mam troszeczkę przerybione to akwarium, ale to tak jest mniej więcej na styk. Problemów tutaj jakichś z wodą nie mam. No jest troszeczkę taka mętnawa ta woda, zwłaszcza po karmieniach. Nie jest tak po prostu krystalicznie czysta jak w moich pozostałych baniakach, ale to też pewnie dlatego, że to jest akwarium na bazie ziemi ogrodowej, więc no możliwe, że o to chodzi. Mam tu też liście katapangu, mam trochę szyszek olchy, więc no i masę korzeni, więc ta woda też jest troszeczkę inna niż w innych zbiornikach. No i mniej więcej na tym bym chciał skończyć dzisiejszy odcinek, życząc Wam powodzenia w akwarystyce. Jak macie jeszcze jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Jakie zasady jeszcze powinniśmy stosować, bo może o czymś zapomniałem. Trzymajcie się, cześć.